Witamy wszystkich. Dzisiaj pokażemy przepis na opieńki. Tak. W zalewie octowej do słoiczków. Słoiczki puste, jeszcze czyste słoiczki. Do tej zalewy potrzebujemy 4 szklanki wody. Jedna szklanka octu 10%. Tak. Wodę przegotowujemy. Po przegotowaniu, jak troszeczkę ostygnie, dodajemy 2 łyżeczki cukru, łyżeczkę soli. Wymieszamy. Dopiero później dodajemy szklankę octu. I zalewę mamy gotową. Przegotujemy te opieńki. Zalejemy wodą. Cyk. Dobrze. To do gotowania. Jak się zacznie gotować, zmniejszamy na jedynkę. Powoli gotujemy przez 10 minut. Po przegotowaniu odcedzamy, zimną wodą spłukujemy i takie opienieczki zasypujemy sobie przygotowane do słoiczków. Tak. Na przemian z zielem angielskim, liściem laurowym, troszeczkę gorczycy i po 4 plasterki na taki słoiczek cebulki. To zalewamy naszą zalewą. Zakręcamy słoiczki. Później zakręcone słoiczki pasteryzujemy, jak to woli. Można gotować, można do piekarnika. Piekarnik rozgrzać na 100 stopni i około 25 minut w piekarniku, potem wyjąć, ostudzić, poczekamy, mamy gotowe grzybki w zalewie octowej. Pycha, palce lizać, polecam. Przepis jest prosty, szybki i bardzo smaczne grzybki wychodzą z tego przepisu. Także polecam wszystkim. Chciałem się podzielić smacznym i zdrowym jedzonkiem. Pa!